Witajcie! Dzisiaj zrobimy pyszne, pieczone, młode ziemniaczki z pieczarkami i cukinią. Do tego sporo sera. Zapraszam na prosty przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Ziemniaki. Wymyłam porządnie, wyszorowałam, ale nie obierałam ze skórki. Możecie oczywiście obrać, jeśli wolicie. Przekrajam je na pół i układam na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Tych ziemniaków mam około 1,5 kg. Smaruję je po wierzchu oliwą z oliwek. Odrobinę. Posypuję po wierzchu odrobiną soli i granulowanego czosnku. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i będziemy piekli przez około 30 minut. Same ziemniaczki. W międzyczasie zrobimy do nich farsz. Pieczarki kroję w cienkie plastry. Możecie nożem, możecie taką krajalnicą. Pokrojone lądują na patelni z odrobiną oleju. Podsmażam, aż zmiękną. W międzyczasie kroję sobie również cukinię. U mnie żółta. Wybieram sobie miąższ. Jeśli macie twardą skórkę, to musicie ją obrać. Ja mam świeżo zerwaną, więc jest jeszcze mięciutka i dlatego ją zostawiam. Kroję w kosteczkę. Wystarczy mi pół takiej średniej cukinii. Jak macie małą, to jedna cała. Pieczarki już zmiękły. Możemy dorzucić cukinię. Dodaję dwa ząbki czosnku. Doprawiam przyprawami dowolnymi, jakie lubicie. Ja daję pół łyżeczki kurkumy, szczyptę ostrej papryki, słodką mieloną paprykę, jedną łyżeczkę. No i oczywiście sól i pieprz. Możecie dodać swoje ulubione zioła. To już tutaj dowolnie. Mieszam i smażę jeszcze chwilę, aż wszystko mi zmięknie. Ziemniaczki się już podpiekły. Już widelec w nie wchodzi. Farsz mi odrobinę przestygł. Dodaję sobie do niego żółty, starty ser. 20 deko. I będę nakładać na wierzch naszych ziemniaczków. Możecie łyżką wydrążyć odrobinę miąższu z ziemniaka, żeby więcej farszu weszło. Ja jednak zostawiam tak, jak jest. A farsz daję po prostu na wierzchu. Solidną ilość. Tyle, ile się zmieści. Na wierzch ziemniaczków ścieram jeszcze odrobinę parmezanu. Możecie go zastąpić również żółtym serem. Tylko zetrzyjcie go na drobnych oczkach. Tak przygotowane ziemniaczki wstawiam jeszcze, żeby się dopiekły na około 10-15 minut. Ja mam młode ziemniaczki, więc one dużo szybciej się pieką. Jeśli używacie już ziemniaków starych, zimowych, to dołóżcie około 10 minut do pierwszego pieczenia. Tego jeszcze bez farszu.
I gotowe. Bardzo często podaję je z sosem czosnkowym. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!